Witajcie kochani. 15 listopada mamy pełnię księżyca w byku. Ta pełnia przyniesie nam równowagę, spokój. Zaczniemy doceniać to, co mamy, czyli będziemy wchodzić w energię wdzięczności. To jest taka bardzo harmonijna energia właśnie tej pełni. No i dzisiaj sobie zobaczymy, co nam ta pełnia przyniesie. Pełnia mówi o wypełnieniu się czegoś. W przeciwieństwie do nowiu, pełnia trwa kilka dni przed pełnią, czyli ta energia jest aktywna przed pełnią i kilka dni po. W przeciwieństwie do nowiu księżyca, kiedy ta energia ma większą przestrzeń, czyli od nowiu do nowiu, tak tutaj pełnia ma tylko kilka dni. Ta energia działa kilka dni. Ale oczywiście zanim zaczniemy, bo jak to zawsze mówię, pełnia marzenia spełnia, to możemy sobie pomyśleć marzenie. Co byś chciał, aby się wypełniło w Twoim życiu? Jakie marzenie? Życz sobie czegoś. Niechaj się Twoje życzenie spełni, jeśli odpowiada najwyższemu dobru Twojej duszy. Jeśli życzenie się nie spełni, to znak, że uniwersum czuwa nad Tobą. To już mamy. Także życzę Wam, kochani, aby wszystkie Wasze marzenia się spełniły. A Agnieszka już przechodzi do czytania. Co przyniesie pełnia księżyca bytu? Łączę się z wewnętrznym źródłem boskiej energii miłości i proszę o własny przekaz. Co przyniesie nam pełnia księżyca. Pamiętajcie, kochani, możecie wykorzystywać tą pełnię do czynienia rytuałów, oczywiście nie ingerując w energię innych. Takie rytuały dla siebie, na przykład odcinanie się od złych energii. I na pewno znacie, a jeśli nie znacie, takim bardzo mocnym rytuałem jest rytuał z cebulą. Jeśli Was to interesuje, to ja przy następnym wideo mogę Wam opowiedzieć, jeśli nie znacie tego rytuału. Dla wszystkich, którzy stawiają karty, mają kamienie, oczywiście możecie położyć wszystko na parapecie, aby one zostały oczyszczone właśnie energią księżyca. Teraz. Energia główna na tą pełnię. Główna energia na pełnię. Za dużo. Jedna karta by mi się przydała, drogi uniwersum. Dzięki. Tą bierzemy. O, co powiedziałam o rytuale? Mamy uwolnić się od negatywności. Mamy pełnię w skorpionie. My jesteśmy nadal jeszcze w sezonie skorpiona, aczkolwiek ta pełnia jest w byku. W byku, tak, o Jezu. No, tak czy siak, kochani. Pierwszą energią główną jest uwolnienie się od negatywności. Ta karta mówi, przyjrzyj się, kto lub co negatywnie wpływa na Twoje samopoczucie, na Twój stan ducha, na Twoje emocje. Co szkodzi Ci w tym, aby czuć się komfortowo w swoim ciele i w swojej duszy. I tu nie mówimy tylko, kochani, o negatywnych osobach. Mówimy też może o naszych negatywnych przyzwyczajeniach.
czy to używki, czy to, nie wiem, ładowanie w siebie wszystkich programów telewizyjnych, filmów negatywnych, może jakichś horrorów, wszystkiego tego, co negatywnie odbija się na stanie naszego serca, ducha i umysłu, i tym samym i ciała. Także, kochani, tutaj warto naprawdę mocno w czasie tej pełni przeanalizować, w jakich negatywnych schematach jeszcze się znajduję. Czy to moje zachowania, czy negatywni ludzie, czy moje przyzwyczajenia, czy negatywne, może w pracy macie dużo negatywnych rzeczy, może taką negatywną rzeczą może być to, że robicie coś, czego nie lubicie. Tutaj warto naprawdę przeanalizować. Ja bym Wam radziła wziąć rzeczywiście kartkę i długopis i spisać wszystko, co Wam przyjdzie na myśl, co negatywnie wpływa na Ciebie. I może warto by było krok po kroku te punkty, a wierzcie mi, jak będziecie szczerzy w stosunku do siebie i dokładnie przeanalizujecie swoją sytuację, swoje życie, to Wam się pokaże naprawdę kilka fajnych punktów. I tutaj warto by było krok po kroku je przepracować i rzeczywiście uwolnić się od tej negatywności. Ok. Czyli energię główną mamy. I teraz bierzemy tarota Mariciela i ruszamy. Zobaczymy, co nam jeszcze przyniesie ta pełnia księżyca. Tarota uniwersum. Proszę o jasny i czysty przekaz. Może co się wypełni. Co nam przyniesie pełnia księżyca. Czysty przekaz. Co nam przyniesie? No dobra, jeszcze coś nam się... Nie, kochani, to jest zdecydowanie za dużo kart. Jeszcze raz przekazuję. Co nam przyniesie pełnia księżyca w byku? Drogie uniwersum. O Jezu, a czy aż to aż tyle przyniesie, że tyle kart wypadnie? Nie, no nie wierzę. Wiecie co? Jeszcze raz potasuję. Jeśli te karty znowu będą robić takie psikusy, to będę musiała wziąć inną talię. Ok. Jak powiedziała, tak zrobiła. Mamy króla mieczy. Czwórka buław. Uj. I trójka kielichów. Dwójka kielichów i dwójka buław. Powiem Wam tak, z trójki się zrobi dwójka, czyli odejdzie jakaś jedna osoba. To już był pierwszy impuls, ale ja sobie będę je po malutku doczytywać, kochani. No, idźmy od początku. Mamy króla mieczy, kochani. Akurat ten mi się tak bardzo nie podoba, bo on tak sobie siedzi, taki wielki pasza na tym swoim tronie, takim naprawdę słyszę diabelskim wzrokiem spogląda przed siebie. Tu jest taka pewność siebie. Ale dobrze, nie oskarżajmy jeszcze gościa. W każdym razie król mieczy to może być twój były. To może być mężczyzna, który ma naprawdę wielki standing na zewnątrz. To jest mądry, inteligentny facet. To jest mężczyzna bardzo umysłowy, może mieć stanowisko kierownicze, może być mundurowym, może być adwokatem, lekarzem, żołnierzem, strażakiem, policjantem.
profesorem na uczelni. Jeśli nie, to jest szefem jakiejś firmy. Tak czy siak, kochani, to jest facet głęboko w umyśle. To jest mocne ciacho zawsze. Kobiety oglądają się za nim. Jednakże on potrafi utrzymać ten dystans. No i takie typowe dla króla mieczy to jest to, że on potrafi kochać głową i głową potrafi się odkochać, czyli potrafi odsunąć te wszystkie emocje, uczucia. Mamy, kochani, czwórkę buław. To jest dom, rodzina, bycie razem, cieszenie się, ślub, witanie tej drugiej osoby. Trójka kielichów mówi również o przyjaźniach, o byciu razem. To jest również karta bardzo seksualna, gdzie jest bardzo dużo erotyki. To jest też karta, która mówi o trójkącie miłosnym. Ale powiem Wam, że tutaj w tym czytaniu mogę Wam powiedzieć tak, co nam przyniesie ta pełnia. Na pewno przyniesie z dwójką buław, ktoś się zdecyduje na dwójkę kielichów, czyli pozostawi jakąś jedną osobę za sobą. Dwójka kielichów mówi o byciu razem, o połączeniu się bratnich dusz, o połączeniu się dwóch osób, których serce bije w tym samym rytmie. I tutaj ktoś zostawi coś za sobą i dokona wyboru. I podejrzewam, że to może być rzeczywiście ten król buław. Może mieliście, kochani, król mieczy, przepraszam. Może mieliście do czynienia, może to już jest wasz eks, jeśli nie, to może macie do czynienia z mężczyzną, który jest, ma rodzinę, jest w związku, ma swój dom, a wy byłyście na przykład tą trzecią, bądź nie, zostańmy przy tym, nie ma bądź, a wy byłyście tą trzecią. No i wygląda na to, że tutaj ktoś zdecyduje się na jedną osobę, czyli na was. Z dwójką kielichów dokona wyboru. Zaglądnijmy sobie eratem, a liczbantą głębiej. I teraz na króla mieczy. Król mieczy. Ha! No i zobaczcie, ten król mieczy wejdzie w swoje serce. To jest mało, rzadko się zdarza, ale oczywiście, że król mieczy też ma serce. No, nawet ma serducho, jak ktoś napisał właśnie w jakimś komentarzu, że ten mój to ma serce, chyba tylko potrzebuje do pompowania krwi. No, mogłaś tak myśleć. I często u wielu osób tak jest, że to jest tylko jakiś narząd wewnętrzny. Ale wygląda na to, że ten król mieczy w czasie tej pełni rzeczywiście będzie w głąb siebie i będzie słuchał głosu swojego serca, będzie słuchał swojej duszy. On bardzo mocno pozwoli swojej duszy mówić. I kochani, wierzcie mi, pełnia księżyca, czy nów księżyca, czy dni portalowe, one nie mają tylko i wyłącznie wpływ na nas, te uduchowione osoby. One również wpływają, ta energia bardzo mocno wpływa też na tych naszych towarzyszy drogi. Chociaż oni czasami nie wiedzą, do czego to przypiąć, jeśli nie są po przebudzeniu, czy nie są na tej ścieżce spirytualnej. Ale również ta energia ma wpływ na nich. I może właśnie w czasie tej pełni on wejdzie bardzo mocno w głąb swojego serca. Czwórka buław. No i wygląda na to, że między wami mogą otworzyć się nowe ramy, nowa przestrzeń na to, abyście zaczęli coś nowego. Może wy jako rodzina, jako nowa relacja, nowy związek, może zaczniecie coś od początku. Bo ten król mieczy to nie musi być ktoś, jakiś eks. To może być rzeczywiście mężczyzna, który pojawi się w twoim życiu, właśnie w tej energii pełni. To jest druga opcja, który
bardzo mocno skonfrontuje się ze swoją duszą, odstawi właśnie swój umysł na plan dalszy i wtedy możecie rzeczywiście się spotkać. Aczkolwiek po 2 dniach czy po 3 dniach nie wchodzi się w związek. Więc ja myślę i nie chcę się rozpocząć. Oczywiście dla niektórych może to być rozpoczęcie się nowej relacji, bo znam i takie przypadki, kiedy się dwoje ludzi poznało, po tygodniu on się jej oświadczył, a po pół roku już mieli rodzinę i żyją do dzisiaj długo i szczęśliwie będą jeszcze żyć, bo wspaniała para, więc tutaj czas nie jest żadnym faktorem, ale tu mówię, zdarzają się przypadki, kiedy facet popatrzy i powie tak, to jest ta kobieta, nie chcę tracić czasu i od razu, i to jest facet naprawdę z jajami, dziewczyny, ok? Ci wszyscy to tak przesuwają, przeciągają, to są faceci bez jaj, nie oszukujmy się. Jak facet chce, to to zrobi, ok? Jak ktoś chce was, to nie będzie czekał rok, dwa, trzy. Im dłużej to trwa, tym mniejsze szanse są na to, aby coś z tego wyszło. Kto was chce, to zrobi wszystko, żeby z wami być. Wszystko inne to kalesony. Więc kochani, tutaj otworzy się nowa przestrzeń. Ktoś, ten król mieczy, to może być ktoś spod znaku powietrza, wodnik, bliźnięta bądź waga, ale to chodzi o energię, bardziej jako te znaki zodiaku. Otworzy się nowa przestrzeń, zaczniecie budować coś razem, może będą rzeczywiście plany na przyszłość, może nawet plany odnośnie budowy domu, zamieszkania razem. Piękna energia. Teraz zobaczmy na tą trójkę kielichów. Czy jest jeszcze osoba trzecia? Tak, ta osoba trzecia to jeszcze jest bardzo realna energia. Tam jeszcze gdzieś się plącze, ale wiecie co, ta trzecia osoba nie będzie miała żadnego znaczenia. Nawet jeśli między wami jest żona, partnerka, nie wiem, matka, bo tutaj jest właśnie trójkąt miłosny, ale bardzo często jeszcze w ten trójkąt miłosny tą trzecią osobą może być na przykład matka, która jest narcystyczna i chce tego syna tylko dla siebie. Także jeszcze będzie ta osoba, ta osoba jeszcze istnieje, jeszcze, ale ona już nie ma żadnego znaczenia. I teraz na dwójkę kielichów, czyli to połączenie się dwóch osób wielkiej miłości. Nie, zrobię ja tylko saldo. I tu będzie komunikacja, tu będzie dużo pozytywnej komunikacji, która pozwoli wam się połączyć. Tutaj będzie zjednoczenie, bo to jest pogodzenie, karta pogodzenia, zjednoczenia, rozmów. I ja myślę, że tu będzie bardzo dużo pozytywnej komunikacji, dużo pięknych, głębokich rozmów. Dwójka buław. Tak, ten nasz misiu, który symbolizuje również bratnią duszę, on zdecyduje się na ten miód, którym ty jesteś. I kochani, to wiecie, że miśki zazwyczaj zasypiają na zimę. My tej zimy jeszcze nie mamy. Ja czuję tutaj taką energię, że on się zdecyduje przed tą zimą. Nie wiem dlaczego ten niedźwiedź, czyli ten król mieczy, on podejmie decyzję teraz, właśnie przed zimą. Coś zima może go zbić z tropu, może mu pokrzyżować plany, słyszę. Więc ten nasz niedźwiedź, ta twoja bratnia dusza podejmie decyzję jeszcze przed zimą, czyli teraz jesienią. Okej, pięknie. Dobrze, to zobaczmy, co nam powie jeszcze uniwersum. Ciekawe energie. Boże, wiecie, co tyle romantyzmu mamy, ale wiecie, na początku roku ja powiedziałam, że co ma się połączyć, to się połączy, co ma się rozpaść, to się rozpadnie. W tym roku mamy rok karmiczny i nawet już czytałam, że niektórzy się zaręczyli, że były oświadczyny, inni pracują, są razem i pracują nad tą relacją, a jeszcze inni się po prostu rozstali. I dokładnie taki był plan tego roku karmicznego, kochani. Więc tutaj jest czytanie, ta pełnia przyniesie zjednoczenie dla tych wszystkich, którzy mieli się, czy mają się połączyć.
i będą zmiany, kochani. Mamy motylka, twin jet i zmiany. Czyli tutaj nastąpi ogromna transformacja. Numer 35 może mieć dla Was bardzo mocne znaczenie. 3 i 5 to jest 8, czyli znak nieskończoności, czyli macie zdecydowanie do czynienia z osobą, którą już znacie z poprzednich wcieleń, czyli z Waszą bratnią duszą, bliźniaczym płomieniem itd., itd. Także tutaj nastąpią zmiany. Ten motylek rozwinie swoje skrzydła i ruszycie do przodu i zaczniecie budować nowe życie, kochani. Wow! Numer 2 i 2 to jest 4, to jest stabilność, to jest tak zwane krzesło, czyli tu będzie stabilność i tu chodzi o oddech. Ty odetchniesz z ulgą, on odetchnie z ulgą, będziecie świadomie słyszę wdychać siebie nawzajem, czyli cieszyć się sobą. I tu mamy delfinki, tu mamy kochani, statek, tęsknota, pójdziecie za swoimi tęsknotami, będziecie siebie czuć, będziecie razem, tu wszystko będzie płynąć, aczkolwiek to jeszcze nie będzie takie, wiecie, wow, happy life, tu jeszcze będą burze, kochani, naprawdę, tu będą spienione fale, czyli nie będzie tylko kolorowo, ale tak jest oczywiście w każdym związku. Tu będą chmury, tu jeszcze będą niejasności, ale Wy pozostaniecie w tym zaufaniu, że wszystko będzie dobrze. Zauważcie, kochani, jaką, no ale tak nazwałam ten orakel miłości, prawda? Mystykon orakel miłości, więc właściwie to każde czytanie gdzieś się sprowadza do miłości. Chyba taka moja misja tutaj na tym kanale. Okej, okay. No i jaka runa nam prezentuje to czytanie? Bądźcie jasne i czyste, bądźcie jasne i czyste, bądźcie jasne i czyste. Jaka runa nam prezentuje to czytanie? Ach. Mamy miłość i mamy Pietro. A Pietro to jest decyzja. Decyzja w sprawie miłości. Co prawda może być jeszcze trochę niepewności, ale tu się otworzy nowy portal, kochani. Bo jeśli tak trzymamy Pietro, to jest studnia. Jeśli tak trzymamy Pietro, to jest praktycznie ten portal, tu wszystko płynie z każdej strony. Zobaczcie. W jaką stronę byśmy to nie odwrócili, to jest pozytywne. Jeśli trzymamy tak Pietro, to jest stół, na którym możemy usiąść, przy którym możemy się pożywić, być razem. Także w tej chwili następują decyzje, kochani. W czasie tej pełni nastąpią decyzje. Jeszcze zobaczmy. Aniołki mówią, schyl się Agnieszka, bo mamy dla Ciebie superancko fajną kartę, która mówi o pokojowych rozwiązaniach Waszej sytuacji. I kochani moi, tym oto akt, albo wezmę Wam jeszcze te znaki zodiaku i kończymy to czytanie. Energie są bardzo, bardzo ciekawe. Mamy dziewiątkę, coś się kończy, ale co się kończy, to się zaczyna. Mamy jedynkę, coś się wydarzy bardzo szybko, może w ciągu dnia bądź tygodnia. Ale tak jak mówię, energia pełni księżyca nie ma zbyt wiele czasu, żeby zaistnieć. Także od razu mi piszcie w komentarzach. Mamy jedenaście. Mamy dziesiątkę, no i widzicie, kochani, tutaj to może i z każdym w rezonans, bo tak naprawdę znaków zodiaków jako takich nie mamy. No i zostawmy. Dwójka, poniedziałek i mamy ósemkę. Wszystko płynie, kochani.
I tym oto akcentem życzę Wam, abyście poszli z tym czytaniem w rezonans, jeśli sobie tego życzycie. Ja myślę, że w tej świeczuszce właśnie wiele takich życzeń się znajduje, a karty to tylko potwierdziły, że ta energia chcecie zamanifestować. Więc kochani, położone, przeczytane i puszczamy wolną energię i pozwalamy jej działać. Buziaczki, wszystkiego dobrego.